Dzień dobry wszystkim, witajcie na dzisiejszej lekcji. I jaki będzie temat lekcji? Już się nie mogę doczekać, ale uwielbiam szkołę, uwielbiam chodzić do szkoły, uczę się pilnie i chyba będę miała czerwony pasek w tym roku też. O Jezu, ta kujonka, tu jest Bella. No, zaczyna się. Czego ona ode mnie chce? Przestań mnie wyzywać. Dobra, od czego tu zacząć? No ja nie wiem, od czego my dziś, proszę panią, zaczniemy, ale możemy zacząć od kart kuweczki. Ja cię, ta kujonka, już mnie tak irytuje. Ciebie? A co ciebie? Jezu, ta kujonka jest taka dziwna. Przestańcie mnie wyzywać. Dobra, teraz obejrzyjcie krótki filmik. Proszę panią, czy pani widzi, że one mnie wyzywają? Bella kujonka przyszła XD. Kto to w ogóle lubi? Patrz, jaka szczęśliwa z matematyki. Pewnie przerobiła już ten temat 10 razy. No tak, bo ja siedzę w książkach i się uczę. Czemu ona musi chodzić z nami do tej klasy? Ona tylko by się uczyła, życia nawet nie ma. No, jak to nie mam? Mam życie, ale uwielbiam się uczyć. Co tu się dzieje? Proszę o spokój. No wie pani co? Pani tylko mówi proszę o spokój. Jesteście strasznie wredne. Jesteś jakaś dziwna. To wy jesteście dziwne. Nikt nie nosi mundurku, tylko ty. No właśnie, a wy się stroicie do szkoły jak nie wiem co. A tutaj to się powinno raczej uczyć, a nie stroić. Jakieś o naszyjniki, proszę bardzo. Wymalowane usta i oczy. A co to jest za strój? Jakieś gołe pępki. Ta tutaj nosi jakieś pluszaki do szkoły. Fryzury porobione jak u jakichś fryzjerów. No ja nie wiem, przecież to się tak do szkoły nie chodzi. Pani uwag nie wstawia, my tylko prawdę mówimy. Hej, okularnico, zabrakło argumentów, ale kupkujące nowe ciuchy. Ja nie będę was więcej słuchać, nie wiem o co wam chodzi. Na szczęście koniec już tej lekcji. Dobrze, już piszę uwagi. I bardzo dobrze, a teraz na szczęście koniec lekcji i idę na WF. I pięknie. Jeszcze nauczycielka wstawiła nam uwagi, ale mam nadzieję, że nie dla mnie, bo przecież ja nic nie zrobiłam. Dobra, idę stąd, koniec tej dyskusji. Idę na WF. Więc mam nadzieję, że części już ich tutaj nie będzie, bo oni nigdy na tym WF-ie nie ćwiczą. One, bo im się nie chce oczywiście, ale coś ściemniają, więc ja sobie tutaj na spokojnie porzucam już do kosza. No nie idą tu, ale mam nadzieję, że nie wszyscy. Dobra, więc uwaga i rzucam. No nie, źle mi poszło. Dobra, idę do tego kosza. Jak oni przyszli tam, to ja sobie idę tam. Czy wy możecie dać mi spokój i dać mi rzucać? Jest! Zdobyłam punkt, elegancko. A wy nie zdobyłyście. Mam lepszego cela niż ty w ruchomy punkt, a ty w nieruchomy, ale słaby jak z ciebie. Jakoś z tego, co zauważyłam, to na razie tylko ja zdobyłam punkt, a nie wy. Jezu, kujonka, ale ty słaba jesteś. Jak wy jesteście słabsze, nic w ogóle nie wcelowałyście do kosza. Nie umiesz grać w kosza nawet. Dzień dobry, dzisiaj jest zbijak. Dobierzcie się w pary. Jaki zbijak? Miały być dzisiaj tylko jakieś rzucenie w kosza. Pierwszy się naucz, a potem próbuj. No a ty? A ty się naucz ortografii. Widzicie, ja też mogę wam mówić jakieś takie rzeczy i to wcale nie jest miłe, więc może przestańcie. Te piłki są nawet lepsze od ciebie, mimo że podarte. Jak możesz tak mówić? Żadnego zbijaka nie będę z wami grać. I przestańcie. No bo przecież standardowo nikt nie będzie chciał ze mną być w grupie, w parze. Więc oni rzucają we mnie tymi piłkami. Co to jest za lekcja? Co to jest za lekcja? Halo nauczycielu, one rzucają we mnie piłkami. Kapuś, my? No a co ja? My nic nie robimy. Haha, dobrze ci tak, kapusiu. Mam dużo uwag, więc nie zrobię to różnicy, przepań. Jedna uwaga w tą czy w tą nie zrobi różnicy. Dzieci za karę 5 okrążeń dookoła. No i super. I ja teraz muszę przez was robić okrążenie. Muszę przyspieszyć. Przestań we mnie rzucać! Nie rzucajcie we mnie piłkami! No ja robię te okrążenia, a oni to co? Jedno okrążenie. No przestań! Rzucają we mnie piłkami. Jak traficie, to pójdę do szpitala. I się nigdy nie wypłacą wasi rodzice, bo będziecie musieli za to zapłacić, za moje leczenie. Ja robię trzecie okrążenie i pójdę sobie stąd. A one dalej niech później biegają. Ja będę miała koniec lekcji, ale wy nie. I uwaga, a nie chce wam się biegać, no tak standardowo, tak to jest właśnie, że wam się nie chce biegać na lekcjach, ale normalni uczniowie, czyli ci, co chcą się uczyć, to jakoś muszą to wszystko robić.
rzucamy w nią. Przestańcie! Koniec lekcji, na szczęście koniec szkoły, wracam do domu. Zostawcie już te piłki, bo tutaj na korytarzu rzucać nie wolno. Ja nic wam nie zrobiłam, a wy mnie tak wyzywacie i ciągle mi tylko przeszkadzacie. Przecież ja nic wam nie zrobiłam. To o co wam chodzi? Jak mi przykro, zrobiłaś to, że jesteś w naszej klasie. Swoim istnieniem w ogóle. Ale ty jesteś kujon. Oj, bo się popłaczysz zaraz. Zrobiłaś dużo. Nie pasujesz do nas, kujonie. Ja nie dam sobie tego wmówić. Ja znam swoją wartość i ja nie będę tego słuchać. Wcale nie muszę tego słuchać. One później pożałują, że się nie uczą i że są takie chamskie. Świat jest mały. Nie wiadomo, kiedy natrafią na mnie, może w późniejszych latach. Może będę pracować w takim miejscu, że będą potrzebowały mojej pomocy, a później będzie im głupio, bo mnie wyzywały. Niszczyły mi życie w szkole. Nigdy nie wiadomo. Nareszcie idą sobie. Wielce nie chcą marnować czasu na mnie. No to szkoda, że wcześniej tak nie stwierdziłyście, że nie będziecie na mnie marnować czasu, tylko wielce nagle teraz, jak już koniec szkoły. Hejka. Hejka, to ty do mnie mówisz? Co się dzieje? Żarty sobie ze mnie stoisz, czy co? Odzywasz się wielce teraz, jak proszę sobie koleżanki, a bynajmniej większość tych koleżanek? A tak przy nich to się do mnie nie odzywasz. Zresztą ty nigdy do mnie nic nie mówiłeś. Tylko w sumie wyzywałeś. Chcesz gdzieś wyjść? Co? To dziwne jest. Ty ze mną wyjść? Tak. Te dziewczyny są chamskie. Dziewczyny są chamskie, a nie ty? No dobra, w sumie warto jest dawać drugą szansę, a więc okej, możemy gdzieś iść, to w sumie się poznamy, bo nie miałam za bardzo też okazji, żeby się z tobą zapoznać, a chodzimy w sumie do tej samej klasy, więc warto byłoby się trochę jakoś lepiej poznać. Pewnie jak wrócą te dziewczyny, to będziesz udawał, że mnie nie znasz i że w ogóle ze mną nie gadałeś, więc gdzie idziemy? Do ciebie? Ale jak to do ciebie? A po co do ciebie? Aha, żeby było kameralnie. No dobra, możemy, więc w sumie prowadź. No, lubisz koszykówkę i lubisz motoryzację, widzę. Fajnie, taki sportowiec z ciebie. O, a tutaj co jest? Ale ogromna przestrzeń, ja. To twój garaż w takim razie, okej, okay, ale fajnie tu jest. O, a tu masz jeszcze takie jakieś pomieszczenie. Okej, okay, ale to gdzie my będziemy siedzieć? Będziemy coś jeść czy coś? Czy co będziemy robić? Chodź tu. A co? Ale i czemu tutaj? Wiem, strasznie to wygląda. Nie no, nie jest tak źle, tak po prostu surowo jakby. Ale to tylko garaż w sumie, jakieś tam podziemie. Ty też jesteś chłopakiem, więc w sumie no... Nie spodziewałam się raczej tutaj jakichś różów, pluszaków i tego typu rzeczy, więc spokojnie. Nie martw się, jest całkiem spoko. Jest czysto też nawet, fajnie, więc... Ja w ogóle się zdziwiłam, że mnie zaprosiłeś do siebie, bo ogólnie myślałam, że też mnie nie lubisz tak jak one wszystkie. No bo ciągle z nimi trzymasz i chodzisz z nimi wszystkimi. No i chyba też mnie wyzywałeś, chociaż nie pamiętam, więc nie rozumiem, czemu to robiłeś. Ej, a dlaczego mnie lubisz? Wiesz co, to ja nie mogę powiedzieć, że cię lubię, bo w sumie nigdy tak nie gadaliśmy, ale co mogę o tobie powiedzieć? No, wydajesz się spoko, wydajesz się fajnym chłopakiem być. Jesteś wysportowany, masz ładny uśmiech, fajną fryzurę, no i ogólnie tak jesteś przystojny, więc no tyle. Mam wrażenie nawet, że nie jesteś taki zły jak one na przykład, tylko po prostu się z nimi trzymasz, żeby może one ciebie nie hejtowały czy coś takiego. Więc ogólnie jesteś całkiem spoko i bardzo mi miło, że w sumie mnie zaprosiłeś. Cieszę się bardzo. Ale wiesz, ja tak się nie lubię do tego przyznawać, bo zazwyczaj takie one właśnie wtedy to wykorzystują przeciwko mnie. Ale czemu ty masz kamerę? A co mi się tu stało? Jakim cudem to się tutaj pojawiło? Dlaczego się śmiejesz ze mnie? Ty to wszystko nagrałeś? Ty to wszystko nagrałeś, co ja powiedziałam? To były po prostu komplementy. Zadałeś mi pytanie, to ja po prostu ci na nie odpowiedziałam. Ty to wrzucisz do sieci? Dlaczego niby? Za co? Przecież zresztą to nie było nic złego. Zadałeś mi pytanie, tak jak zresztą już ci powiedziałam i nie rozumiem tego. Nie lubię cię. No teraz to już się domyślam. Serio pomyślałaś? Tak pomyślałam, bo myślę zazwyczaj, że ludzie są dobrzy. Nie lubię jakiejś kujonki.
No i super, szkoda, że tak nie pomyślałam od razu. Jestem naiwna, ale następnym razem będę wiedzieć. Wszystko było nagrane. Aha, to super, i ty to udostępnisz pewnie do sieci, będziecie mieli ze mnie bekę. Cudownie. No i dobrze, udostępniaj sobie gdzie tylko chcesz, nie interesuje mnie to. Ja nic złego nie powiedziałam, po prostu prawiłam ci komplementy, bo mnie zapytałeś. Ale więcej nic dobrego ode mnie nie usłyszysz i zresztą już daj mi spokój. Wypuść mnie stąd najlepiej. Wypuszczaj mnie stąd, już nie musisz mnie nagrywać ani wyzywać. Wypuszczaj mnie stąd, bo ja chcę stąd wyjść i wrócić do domu. Boże, żeby myśleć, że ktoś lubi kujonkę. Niektórzy lubią osoby, które się po prostu uczą. Zostawię cię tu na zawsze, ha, 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 ha. To nie jest takie śmieszne. Wypuszczaj mnie stąd. Każdy o tobie zapomni. Ale cham. Poszedł, zostawił mnie tu. Ale zaraz, ja mam telefon w kieszeni przecież. On nie pomyślał o tym, że ja mam telefon, więc teraz go sobie użyję. I zadzwonię na policję. Tak, muszę wezwać policję. Oni muszą mnie stąd wypuścić i... Czy ktoś tutaj jest? Tak, Sheriff Walkers. Jest, jest. Jest chociaż ktoś taki, nie ma policjanta, ale jest szeryf. Mam nadzieję, że mi pomoże. Halo? Halo, panie szeryfie, proszę pomóc. Jakiś gościu, jakiś chłopak z mojej klasy zresztą, już nawet nie wiem jak on się nazywa, on mnie zamknął w takiej celi jakby u siebie w domu. Proszę mi pomóc. Later. Czekam na tego policjanta. Ile ja będę jeszcze czekać? Ja nie chcę tu siedzieć. Tak sobie pomyślałam, że mam tego dosyć i ja im teraz pokażę. Ale nie zniżę się do ich poziomu. Nie będę ich wyzywać i zachowywać się tak jak oni, bo jestem mądrzejsza. Tylko zrobię to inaczej. Pokażę im, że są płytcy. Tak. Oni nawet na to nie wpadną, że ja mogę coś takiego kombinować. Gdzie jest ten policjant? Halo, pomocy. Panie policjancie. No nie, dzwoniłam przecież. 20 minutes later. Policja! Słyszę policję! Tu jestem! Halo! Policja tu! Jest! Tu jestem! Co to za policjant? Czemu on się tak dziwnie rusza? Halo! Policja! Aha, rozumiem. Czyli ten policjant jest w okulach i je pączki, dlatego mu się tak nie śpieszyło. Elo? Czy pan jest na emeryturze, dlatego tak się zwraca do mnie? Dzień dobry, panie policjancie, proszę mi pomóc. Kolega z mojej klasy mnie tutaj uwięził. Błagam, niech pan mnie tutaj uratuje. O, dziękuję! Dziękuję bardzo. Będę wolna. A to kto? O, nie. Ja już od takich chłopaków jak ty odchodzę. Ja nie będę się z takimi jak ty zadawać. Ja już żadnym chłopakom nie wierzę. The next day. W takim razie, jak oni się ze mnie śmieją, jak ja wyglądam i nie wiadomo co, to ja im teraz pokażę. Tak, to jest ten moment, żeby przejść przemianę. Mam na siebie pomysł, ale ta przemiana oczywiście nie będzie wieczna, bo ja tego nie potrzebuję. Nic z okularami. Nie będą na mnie mówić już okularnica. Założę sobie szkła kontaktowe i się nawet nie zorientują. Fryzura. Muszę coś zrobić z fryzurą. Jakoś się inaczej uczesać. Dobra, trzeba coś tutaj ogarnąć, więc może zróbmy coś takiego. O, jest! Tak! Tak, wyglądam całkiem inaczej, ale wyglądam w ten sposób jak te inne dziewczyny, które właśnie mnie wyzywały, bo wiecie, one tak lubią się stroić i nie wiadomo co, włosy ułożone pewnie godzinę specjalnie wcześniej wstają przed szkołą, żeby tylko ułożyć te włosy, więc dobra, ja mam teraz takie włosy, jeszcze make-up, muszę mieć make-up podobny jak one, więc pomalałam sobie usta na czerwono i tutaj dokleiłam rzęsy. O, dobra. Całkiem spoko. Mam krótkie spodenki, mam tutaj krótką bluzkę, tylko logo to trochę przykrywa, więc całkiem git. No i jeszcze tutaj muszę tylko może jakąś torebkę sobie ubrać zamiast plecaka i chyba będzie całkiem spoczko. Więc w ten sposób polecę do szkoły.
tak im się właśnie pokaże i jestem bardzo ciekawa, co oni teraz powiedzą na to, jak oni będą się zachowywać, więc dobra, lecę do szkoły. No i jadę do szkoły, zobaczymy jak teraz na mnie zareagują. Daleko nie mam, więc zaraz będę i na bank to się zmieni, zaraz zobaczymy, ale może się mylę, obym się myliła. Nie chcę mieć takich płytkich znajomych w klasie, więc obym się myliła. Dobra, idę. Okej. No dobra, siadam znowu na tym samym miejscu. O Boże, jaka piękna! A ten od razu! O my gy! Widzicie? O my gy, kto to? Taka reakcja? Serio? O my gy, ktoś nowy! Ale ona śliczna! Patrzcie, już nagle tylu hejterów nie ma. A ja siedzę w pierwszej ławce i teraz to nikomu nie przeszkadza. A wiecie dlaczego? Ej, ty jesteś nowa? Nie jestem nowa. Byłam tu wczoraj. Johan, musimy się z nią zakumplować. Właśnie, kiedyś była jakaś głupia kujonka XD. Głupia kujonka? O nie. Widzicie? Ale teraz im to nie przeszkadza, że siedzę w pierwszej ławce, bo totalnie inaczej wyglądam. Hej, chcesz się zakumplować? Ciekawe, co się stało z tą kujonką. A wy, czemu chcecie mnie teraz za koleżankę? Dlaczego chcecie się ze mną zakumplować? O my gę, piękna jesteś taka śliczna, zaprzyjaźnijmy się. Aha, czyli wy, tylko przyjaciół, chcecie pięknych i przystojnych. Dla was liczy się tylko to, co jest na zewnątrz. Liczy się dla was tylko mój wygląd. To, jaką mam piękną fryzurę. Są ładne, ale wiecie co? Szkoła to nie rewia mody. A wy właśnie chyba tak to postrzegacie. Jesteś taka śliczna, bo wydajesz się fajna. Wydaje się fajna? Nawet nie wiecie, jaka jestem, bo mnie nigdy nie chciałyście poznać. Nie pytałyście się, jak się czuję, co u mnie, co lubię, jakie mam hobby. Może dasz nam jakieś porady? A, teraz porady na to, jak tak wyglądać? Po prostu się przebierzcie, wiecie? Ja się tylko przebrałam. I widzicie, to poskutkowało. Nagle jestem w centrum zainteresowania. Nagle mnie lubicie i chcecie się ze mną przyjaźnić. Ale nie wiecie nawet, jaka jestem w środku. Czy jestem fajna, czy nie. Zrobimy dzisiaj piżama party na zapoznanie. Ja nie potrzebuję tego, wiecie? Bo ja bym chciała prawdziwe przyjaciółki, prawdziwe koleżanki, a nie tylko takie, które kumplują się ze mną, bo im się podobam, bo jestem stylowa, bo modnie się ubieram i tak dalej, bo mam super furę. To nie jest najważniejsze. Pamiętajcie, że pieniądze kiedyś mogą zniknąć i te wszystkie ciuchy, te wszystkie jakieś Gucci, Louis, nie wiadomo co, ale to jacy wy będziecie, zostanie na zawsze. Najlepsze szeregi wstawimy, wszyscy będą cię lubić, jak się nazywasz, widzicie to? One dopiero na sam koniec zapytały mnie, jak ja się nazywam. A ja jestem tą samą Bellą, która siedziała w pierwszej ławce. Nazywam się Kujonka. Co? No tak. Co? Niemożliwe. Oczywiście, możliwe. Czyli nie ma nowej uczennicy? Nie, to jestem ja. Kłamiesz nas? Nie, absolutnie, to jestem ja. Wcześniej... Ciągle się śmiałyście, że siedzę w pierwszej ławce, a teraz wam to nie przeszkadzało. Taki lamus? Jak? Niemożliwe, że to ty, kujonka. Jesteś taka świetna, że nie ma opcji, że to ty. Okej, nie przychodzi mi nic innego do głowy, jak tylko pokazać im, że to jestem ja. Patrzcie, to są te okulary. Zobaczcie, jeśli okulary wam nie wystarczą. Okej, dobra, zwiążę szybko włosy. O, widzicie? To jestem ja. Poznajecie mnie już? One robią sobie ze mną zdjęcia, ale halo? Czy wy widzicie moją fryzurę? Już nie jest taka piękna. Co? No i chyba do nich to w końcu dotrze. Niemożliwe. No jednak. Widzieliście to? Zrobiłam się sławna tylko przez to, że pomalowałam się, zrobiłam sobie lepszą fryzurę i założyłam lepsze ciuchy. Byłam taka stylowa i modna. Ale nadal siedziałam w pierwszej ławce. Zmieniłam swój wygląd, po prostu byłam bardziej na czasie i zrobiłam się fejmem. Teraz wszyscy chcą ze mną się kumplować, o mnie gadają, o mnie piszą, robią ze mną zdjęcia i mi robią zdjęcia i gdzieś to umieszczają na Insta. Widzicie? Tylko tyle wystarczyło, ale ja nie chcę.
takich przyjaciół. Tacy przyjaciele są nic nie warci, bo oni tylko patrzą na to, jak my wyglądamy i co my mamy, a to nie jest w życiu najważniejsze, bo pamiętajcie, że to kiedyś może zniknąć. A to, jacy wy jesteście w środku, jaki macie charakter i to, że jesteście dobrymi ludźmi, będzie z wami na zawsze. Więc nie zmieniajcie się na siłę, nie przystosowujcie do takich osób. Oni kiedyś do was przyjdą z powrotem, bo zmądrzeją, a jak nie, to też nie szkoda. Trzymajcie się osób takich, które was lubią takimi, jakimi jesteście. Bez żadnych znanych marek i drogich rzeczy. Bo pieniądze nie są najważniejsze i one przede wszystkim nie czynią nas lepszym od kogoś.